Witajcie, cześć! Mateusz z tej strony, witam was w kolejnym odcinku Nieporadnika, gdzie gramy sobie w Hearthstone'a i właśnie miałem zamiar zrobić to, co mi tutaj Hearthstone podpowiedział, mianowicie piraci przybyli do brzegów w ustawce, czyli mamy nowych stronników dostępnych w ustawce i czterech nowych bohaterów i spróbujemy po prostu zagrać sobie ustawkę z tymi ustawieniami. A to wszystko właśnie z powodu festiwalu Czarognia, chyba się to nazywa po polsku. Spacz Ognia. O, widzę tutaj. Popioły Rubieży, festiwal Spacz Ognia. Gdzie przez najbliższe 4 tygodnie po prostu coś się będzie działo. Co tydzień będzie coś innego. W tym tygodniu piraci w ustawce. W przyszłym tygodniu tryb przygody w ramach karczemnej bójki. W kolejnym tygodniu karczemna bójka z najlepszą talią wygrywającą. W sensie jak przegrasz, to dostajesz talię przeciwnika i możesz grać dalej. I w czwartym tygodniu jeszcze na bójkę, gdzie też jakaś losowa talia i broń. Także takie urozmaicenie. Póki co, tak zakładam, tylko że tu nic nie ma, że to jest stara karczemna bójka. Tak, skar kapitana, czyli piraci. Okej, to są piraci, ale my chcemy ustawkę. I mam nadzieję, że dostanę pirata, bo po to gram tak naprawdę, żeby dostać pirata. Chcemy piratów sprawdzić. Jest jeden, tylko 7 kopii stronników poziomu 6. Ale 7 różnego rodzaju, czy 7 łącznie? Ciekawe. Nigdy nie jest piratem. To kosztuje 1, to kosztuje 1. Dobra, zróbmy to. Gdzie będę odkrywał moc specjalną? O, to jest pytanie. Widzę, że wraca mój ulubiony dowódca. Zaczynamy? Weźmy to. Ale piratów mogę nadal brać, nie? Morska wyga. Mimo że jestem urlokiem. Nie mów innym, ale trzymam kciuki za ciebie. Żaden bohater nie jest. O, dzień dobry. Żaden bohater nie jest piratem. Że najwyraźniej jest ma prawdopodobieństwo trafienia. Wszyscy tłuką. W następnym turze będziemy chcieli ulepszenie kupić. Taradam. Dawno nie było Hearthstone'a swoją drogą. W ogóle klasycznego Hearthstone'a, bo i tak to jest ustawka, a nie normalna gra. Także. Wow. Jak tego ziomka dostał, mnie zastanawia. Bo nie ma dwóch punktów obrażeń. To ciekawe. Niespodziewane, bym powiedział. Popatrz no, jak się wszyscy tłuką. Możemy ulepszyć ziomeczka. Paratatam, taratatidaratam, tam. Wszyscy już są na drugim poziomie, tylko ja dopiero w tej turze. A nie, ci są też na pierwszym. Okej. Mam 3 murloki. Najwyraźniej to się nie liczy jako murlok. Świetnie sobie radzisz. A chciałem piratów, nie? Tak swoją drogą. O, wow.
Really? Mam tu dla ciebie prawdziwy gang świeżaków. Okej, no zarówno to, jak i to jest po prostu dobre. To maleństwo jeszcze ci się przyda. Zobaczysz. Zróbmy tak. Ktoś wszedł na trzeci poziom? Nie. A jednak! Myślę, że masz spore szanse na wygraną. No mam zdecydowanie dużo stronników. Patrzę na to, że ziomek kupił ulepszenie, to właśnie. Myślę, że on nie ma. No to dostaniesz teraz 10 punktów. Bardzo elegancko. Szybka walka, w ogóle. Twoi stronnicy pokazali, co potrafią. Ulepszmy. Odświeżmy. Uuu. Jesteś o stronnika do tyłu i o złoto do przodu. To mi się podoba. I chyba chcę kupić tego drugiego ziomka. Zabieram. Bo wiedziałem, że chcę piratów, tak? No to mam piratów. To, co chciałem, to mam. W sumie jakby się zastanowić, to w następnej turze mogę jeszcze raz ulepszyć karczmę Boba i szukać więcej piratów. Łącznie z piratem 6 poziomu, jeśli istnieje. Bo tego nie wiem. Przydałaby się taka tabelka z probabilistycznym rozkładem poszczególnych gwiazdek. W sensie, ile jest procent na to, że dostanę jedną gwiazdkę, ile procent dostanę dwie gwiazdki, to co w League of Legends jest. To boli. Też ciekawy stronik. Wow, byś jest na 5 poziomie? Prawdziwy gang świeżaków. Wynajmij rekruta, póki możesz. Ale nie ma nikogo, kogo bym chciał. Świetne zagranie. Ciekawe, jak to się dalej potoczy. To jest bardzo dobre. I to bym kupił, no ale nie mogę. Mogę. Tego po prostu wzmacniam. A ten dodatkowo dostaje całkiem fajne statystyki. Więc to będzie sobie rosnąć. Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. Juhu, ogr! trochę niefortunnie. Powiedziałbym. To jest dobre. Dobry stronnik. Zdecydowanie. Mam tu dla ciebie prawdziwy gang świeżaków. No ale żaden nie jest piratem. Ja sobie ulepszę karczmę. I zrobię tak. I nadal nie mam żadnego pirata.
Zrobimy zwrot inwestycji. No to jest dwie sztuki złota. Po prostu. Lekstraza, cienko wszędzie. Mimo, że jest na piątym poziomie karczma. Ja też jestem już na piątym, nie? Nie, jestem na czwartym dopiero. W następnej turze. Chciałbym piratów dostać. Tak tylko mówię. Piraci mnie interesują. Piraci wystąpią przed szereg. Na czele Murloka. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. To się okaże. Sporo. Okej. Na zero. Spoko. Nie było najgorzej. Głowa do góry. Zdarza się nawet najlepszym. To jest pirat. I no odświeżę kaszmę boba. To jest też pirat. O. To takie uczciwe. Też mi się nie podoba. Masz tu trochę złota za fatygę. To jest fajne. Tego wzmacniamy. Ten zaraz będzie też złotym stronnikiem, więc mój ziomek będzie dostał więcej bonusów. To kosztuje 3 złota z powrotem. A to dostaje też bonusy. Sporo bonusów. Że być może moi piraci się obronią. No, będziemy walczyć z Alekstrazą, ze smokami. Wszyscy piratów kupują, no po prostu! Tam do diaska! Co to, piraci jacyś nowi w tej ustawce, czy co? Świetnie sobie radzisz. To bolało. To jest masakra jakaś. +1/+1 za każdego twojego smoka, to jest masakra. Jakaś trucizna, coś. Nic się nie pojawiło. Odświeżmy to. Odświeżmy to. Co to robi? Rzeź, przywieź skrzynię skarbów 02. Ciekawe, co skrzynia skarbów robi. To trzeba kupić. To mi się podoba. Po zakupie z pirata otrzymujesz jedną sztukę złota w tej turze. Przydałaby się większa łajba. Ciekawe. Aczkolwiek no nie mogę kupić, tak? Bo się skupiam. I tak mam dużo drogich kart. Powiedziałbym. Ten niech będzie gdzieś na środku.
W sensie drogich, wysokogwiazdkowych. Brzytwa fal, przeglosowych piratów. Nie wiem, czy to jest dobre tak naprawdę, bo to nie są złoci piraci, ale... Okej, to powinniśmy wygrać. Raczej bez problemu. A może z problemem. A, od razu. Plus jeden, plus jeden. Te bonusy są ciekawe. No ale dobra, przeżyliśmy to. A, przez wilosowego do tego. Ciekawe. Ciekawe. O, wow, prawie go zabiłem. Twoi stronnicy pokazali, co potrafią. Konkretna będzie ta twoja armia. Dobiję jeszcze jednego, czy nie? To jest śmieszne, ale się nie opłaca. To ewentualnie, ale musiałbym kogoś sprzedać, a nie mam kogo sprzedać, więc nie. To jest słabe. Nic mi się nie podoba. Liczyłem, że może tego sprzedam, ale nie. No nie. Nic się nie pojawiło sensownego. Bo ten tak naprawdę jest najsłabszym stronnikiem w tej chwili. Mam lepszych piratów. To się wzmacnia, plus 4 co turę, więc jest mega fajne. Rośnie sobie nasz przyjaciel. To jest też nie najgorsze. Muszę powiedzieć. Tylko gramy ze smokami, myślę, czy... Nie, piraci, okej. Równie wiele piratów. Jeden po stole. To jest dobre. No, taka dobitka. Dobrze. Co mi się teraz pojawi? Wow, to jest dobre. To... Tak, bo zagram pirata, nie? Dobrze będzie zobaczyć ich wszystkich w akcji. Tak sobie myślę. Jak się zamoruje? Zobaczmy jeszcze coś pojawić ciekawego. Nie do końca. Wait, mogę też raz odświeżyć. No śmiało, wynajmij sobie któregoś. Jesteś o stronnika do tyłu i o złoto do przodu. To czy to? Niech będzie to. Okej, pierwszy raz wykorzystałem prawie cały czas w tych dalszych rundach ustawki. Trucizna. To boli. Sakra jakaś. No, ziomek nie miał szans. Jestem zbyt wielogwiazdkowy. Nie
Nieźle sobie radzisz. No teraz potrzebuję naprawdę tej wyższej klasy. Maksymalny poziom karczmy. Dzień dobry. I nadal nic sensownego. To jest ciekawe. Daj twoim piosenkom piratom. No, fury wichru. Tylko pytanie, czy chcę sprzedawać tego ziomka? Chyba nie. Poczekam. Tak naprawdę, kto jest najgorszym stronnikiem w tej chwili u mnie? To chyba. Ale to jest... plus dwa to jest mega... ta. Ciekawe. Ojej, to będzie ten ziomek, który ma jednego wielkiego smoka. Bo pamiętam. Pamiętam, że ma. Dwóch. Poprawka dwóch. Złego. Złego chwycił, no, tam do licha. Okej. Okay. Rzezi nie ma. Także niestety to przegraliśmy. I to przegraliśmy to z Kretesem. Papa. Pa. O 10 za dużo. Jajaj. No trudno. Piraci się nie sprawdzili do końca. Śmieszne karty. Śmieszni stronnicy. Także klasyfikacja, czwarte miejsce, także na plusie. Jesteśmy w górnej połowie. Dobrze, moi drodzy, w tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, co sądzicie na temat ustawki z piratami. Śmieszna zabawa, no. Taki przerywnik, 20 minut to trwało, więc powiedzmy, że nie najgorzej. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!